Czas odkryć kolejną tajemnicę przeszłości. Aby to było możliwe, dotarliśmy do malowniczego Cieszyna. Dzisiaj nieco deszczowego, ale to w żaden sposób nam nie przeszkodzi, bo poszukujemy wnętrz Muzeum Drukarstwa, a konkretniej rozejrzymy się za mistrzem drukarstwa, który od wielu lat tłumaczy tajniki historycznego druku. Zapraszam. Czas ubrudzić sobie ręce, a skoro mowa o rękach, to jesteśmy w bardzo dobrych, ponieważ gościmy u pana Karola Franka, dzień dobry. Dzień dobry. Który jest mistrzem drukarstwa, zecerstwa, introligatorstwa, o czym już zapomniałem? Śmiało mogę tak powiedzieć, prawda? Ma pan dużo doświadczenia w tych tematach. No trochę się uzbierało. A jak długo? No przekroczyło to dobrze już półwiecze. Półwiecze, a to jeszcze drugie półwiecze przed panem, spokojnie. Proszę powiedzieć, będziemy zaczynali w ogóle cały nasz proces związany z drukowaniem od tego, żeby doprowadzić do sytuacji, w której mamy literka po literce, wszystko dobrze ułożone, czyli jest to robota dla zecera, prawda? To jest zecera robota. Zdecydowanie. I w takiej sytuacji podstawą naszej pracy będą czcionki. Cały czas używam w miarę dobrego określenia. Zgadza się. Natomiast, gdy mówimy o czcionce jako o kroju pisma, dość popularnie się używa tego, zwłaszcza w internecie, to jest to błąd, prawda? Bo czcionka to wyłącznie taka pojedyncza część. To jest to, tak, to jest to. Natomiast to, co mamy na czcionce, to jest już odpowiedni wzór pisma, jego krój. To już jest oczko. Tak. Oczko, dobrze. W takiej sytuacji, proszę tylko powiedzieć, czy jeśli wezmę taką jedną czcionkę, to czy coś mi grozi? Dlatego, że ona... Tak, jeśli pan do kieszeni zabierze, to tak. Tak, pana gniew wtedy. Natomiast z punktu widzenia jakiejś ewentualnej choroby, mówi się o strasznych chorobach zecerów związanych z ołowicą. To jest ołowka. Okay. Przebywamy w tej chwili w takiej atmosferze, gdzie fruwają tlenki ołowiu. To tak powinienem uważać, z tym podejrzewam bardziej. No, natomiast... Nie przesadzajmy, nie do tego stopnia. Da się uniknąć ołowicy w pracy zecera? Trzeba uważać po prostu, trzeba wiedzieć, z czym się ma do czynienia. Mhm. Natomiast trzeba teraz wiedzieć o jednej rzeczy, że tę czcionkę trzeba właściwie ułożyć. Właśnie. W komputerze się nam nie przewróci. Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj ma cztery możliwości ustawienia tej czcionki. No właśnie, prawda? Bo można rzeczywiście to zrobić na różne sposoby i skoro o tym mowa, to moglibyśmy spokojnie do tej części przejść, bo będziemy to układali w takim miejscu, tak? To się nazywa... To znaczy, to jest szufla, na którą się już przenosi skład gotowy. Jasne. Dobra. Natomiast składa się to w wierszowniku. Okej, czyli najpierw wszelkie czcionki trafiają tu i dopiero z wierszownika do szufli. Tak. Dobra. I tak dawniej to przebiegało jeszcze od czasów Gutenberga, tak możemy tak śmiało powiedzieć? No troszkę później. Trochę później, trochę bo później. To on właściwie nie wynalazł druku, wbrew temu, co się czasami twierdzi. Nawet czcionki nie wymyślił. No właśnie, bo on ją tylko znacznie usprawnił jej użycie, prawda? No, oczywiście. No przede wszystkim dlatego, że wymyślił urządzenie do odlewania tych czcionek. Znormalizował wysokość czcionki przez to. I to wystarczyło, żeby się druk upowszechnił? To wystarczyło, że tak powiem, druk dostał kopa. Musimy w takiej sytuacji zacząć od właśnie której strony? Od radka lepiej. Od radka, tak? Zaczynamy dobra. Od radka, dobrze. Czyli bierzemy najpierw wielką literę. Tak. Trzeba znaleźć przede wszystkim literkę R. O, jest R, tak. Chociaż od drugiej strony wyglądało jak B trochę. A tutaj niektóre są do góry nogami, a niektóre nie. Czy to ma znaczenie? No jeżeli umówimy się, że literki mają nogi, to tak. Aha, o właśnie. Czyli te, które mają nogi są... Zawsze od. Od tamtej strony. Jasne. Tylko, że łatwiej składać wtedy i dobra. Tak samo układamy, w taki sposób. No układam. Właśnie, bo pan musi już ułożyć ją zupełnie odwrotnie. No tak. Bo z tej lustro. No tak. Lustrane odbicie. Więc zaczynamy tak samo skład od lewej strony, przechodzimy do prawej, bo i tak czytamy. Czy zawsze było tak, że samogłosek było więcej w kasztach? To zależy od tego, w jakim języku pracujemy. Jasne. W języku polskim bywało pewnie, że tak. No właśnie, i teraz mamy zakończony wyraz i musimy postawić spację. W komputerze byśmy nacisnęli przycisk, tutaj musimy dać odpowiedni bloczek. Tu niestety nie ma nic wirtualnego, musimy sobie znaleźć coś takiego. Proponuję wyjąć na przykład stąd. Mamy spację. To w takiej sytuacji jedziemy dalej. K jest we właściwy sposób i potem już małe O. Tutaj podejrzewam, że... O właśnie, już coś chyba tutaj... Sygnaturka, na którą trzeba zwracać uwagę. Czyli już by była katastrofa spowodowana przeze mnie. Nie, katastrofy by nie było, ale byłaby literka odwrócona. Aha, a no rzeczywiście, tym bardziej, że O mamy pochylone w jedną konkretną stronę. Mhm. Proszę sobie to wziąć w rączkę i składać. Dobra, o to już teraz to dużą odpowiedzialnością pan mnie obdarzył. Kciukiem proszę przytrzymywać
O, tak. No, boję się, że gdybym ja składał jakąś gazetę, to mogłoby to potrwać. Czytelnicy nie doczekaliby się pewnie na nią. Kota ry. Dobra, R. Odwrócone, no właśnie. Proszę zwracać uwagę na sygnaturkę, która nam mówi, z której strony spodlitej. To jest ta sygnaturka, tak, czyli takie wygłębienie, które mamy w tym miejscu i ono nam pokazuje, że powinniśmy mieć tę sygnaturkę od samego początku do końca. No ale właśnie, teraz cały ten napis mamy tak jakby z jednej strony, ale gdybyśmy chcieli go ustawić trochę bardziej na środku, to znowu w komputerze to jedno kliknięcie, a co powinniśmy zrobić, żeby no, jakoś to mniej więcej chociaż tak było centralnie? No te miejsca, które nam pozostały, trzeba rozdzielić na dwie części i wyjustować, czyli wypełnić materiałem ślepym. Okej, taki, który się na pewno nie odbije, a będzie nam trzymał wszystkie czcionki. Tak. I robi się to z dokładnością do 376 części milimetra. Żartuje pan, naprawdę? Czyli to jest palcami. Taki, palcami, aż taką precyzją. I taką dokładnością powstaje skład. Niesłychane. No oddam mistrzowi ze względu na to, że moje niegodne ręce podejrzewam, że nie byłyby w stanie zrobić czegokolwiek podobnego. Pan to dosłownie czuje pod palcem. No to trzeba mieć już pewnego rodzaju wyobraźnię i widzieć, ile nam zostało tego światła do wypełnienia. Włożyliśmy 10 punktów i zabrakło nam jednego punkta. Mamy jeden punkt. To jest dokładność, z którą pracowali ludzie. Niesłychane. To nawet jakbym pokazał tak do kamery, to nawet nie widać tutaj jakiegokolwiek czegoś. No to jest tak cieniuteńkie, że trudno mówić, że to w ogóle ma jakąkolwiek grubość. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. To wygląda teraz bardzo dobrze i mamy równo. I teraz z wierzchownika możemy to przenieść już na szuflę. Czy jeszcze nie? Jeszcze sekundeczkę. Trzeba sprawdzić, czy to jest dobrze wyjustowane. A jak pan to sprawdzi? A. Czyli gdyby nie było, to byłaby katastrofa. Okej. Okay. Pięknie. I teraz dopiero widzimy, że jest Radek Kotarski w Cieszynie. Trzymamy czcionki jednym i drugim palcem i przenosimy w całości te czcionki na szuflę. Pięknie. Obok i ustawiamy. Musimy jakoś ścisnąć, żeby to nam nie spadło i to jest już gotowe do drukowania? To jest gotowe, przygotowane do druku, z tym, że patrzymy, czy przypadkiem odległości między tymi czcionkami nie są zbyt małe. Wtedy by należało uzupełnić to interlinią. Jasne. I żeby to tylko uzmysłowić, jak to wyglądało, to weźmiemy sobie najcieńszą interlinię, jak dwupunktową, tak, żeby nam nieco zwiększyć odstęp między tymi wierszami. Wkładamy sobie interlinię i dosuwamy całość. I wtedy już mamy tekst bardziej, lepiej czytelny. Jasne. Coś, co po raz kolejny w komputerze robimy jednym kliknięciem, tutaj nabiera takiego fizycznego wymiaru. Jeśli się spotykają na przykład duża litera z dłuższą literą poprzedniego wiersza. Rozumiem. J, prawda, G. Które mogłoby najść na... One się wtedy stykają bardzo mocno. Teraz nie mamy takiego niebezpieczeństwa i to właściwie jest przygotowane. To jest skład, który już możemy w tej chwili przygotować do wykonania druku. Dokładamy sobie z góry jedną część, tak, i powiedzmy taką samą od dołu. Od spodu. Teraz by należało to usztywnić do tego stopnia, żeby nam się to nie rozjechało. My to obwiążemy sznurkiem. Tak. Naprawdę tak to robiono? Tak się to robiło. Najzwyklejszy w świecie sznurek otoczymy w odpowiednim zaciśnięciem. Zaciągniemy i mamy gotowy skład do przeniesienia już do druku. To jest naprawdę niesamowite, że musimy wykonać serię czynności, jedna po drugiej, a właściwie mamy dwa wiersze, no jedno zdanie, a co dopiero w momencie, w którym dawniej musieliśmy złożyć no, księgi. Gazetę. Albo gazetę nawet, która jeszcze mogła mieć jakąś litografię na przykład, czy miedzioryt. W związku z tym w takiej sytuacji to nam zajęło troszeczkę. To jak długo zajmowało złożenie gazety, czy jakiejś nawet prostej ulotki? To już się przekłada na godziny. Niesłychane. Zabieramy szuflę. To ląduje w odpowiednim miejscu. Tutaj mogę to położyć? Tak, bardzo proszę. To jest już maszyna drukarska, tak można to określić? No taki tu może jeszcze nie maszyna, ale już narzędzie, na które można było odbijać tekst. Nieodzowna będzie tutaj farba, bo od nie unikniemy. Nie unikniemy, nie poradzimy sobie bez niej. Ją mamy w tym miejscu. Czy to jest jakaś specjalna mieszanka?
To jest, tak, to jest normalna drukarska farba. Mhm. Pobieramy ją sobie na wałeczek. Tak jest. Nakładamy na czcionkę. Na czcionkę mówię wyraźnie, bo żeby nie wybrudzić materiału ślepego, bo nam się to odbije na papierze. To możemy, myślę, że już papier na to nakładać. Mamy tutaj ręcznie czerpany, nawilżony. Lekko nawilżony. Położymy sobie to i żeby jeszcze wzmocnić tłok, możemy przyłożyć jeszcze jedną karteczkę. I teraz właściwie już nic nie możemy ruszać, bo to ewentualnie teraz się tam... Teraz już, żeby nie było przesunięć. Tak. Jasne. I to jest ten wielki moment, w którym i trzeba użyć... To jest ten moment. Czyli dawny tutaj drukarz już, nie zecer, musiał mieć trochę krzepy, żeby takie tłoki poprzesuwać. Tak po prostu, o, już czuję, że wjeżdża tłok nam na czcionki. I teraz co, zdejmujemy poszczególne... No całość można zdjąć. Uwaga, bardzo pięknie wyszło i nawet się udało ułożyć te wszystkie poszczególne elementy w dobrym miejscu. Mała rzecz cieszy. Z jednej strony pokazuje, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby tutaj odbić coś, co jest dla nas już dzisiaj w miarę oczywiste, bo zrobienie czegoś takiego na komputerze i wydrukowanie to jest chwila. Żaden problem. A proszę powiedzieć, czy będzie Pan w stanie nam także pokazać nieco introligatorskiej pracy i czy możemy tego naszego wydruku używać dalej? Na przykład jakby to była strona tytułowa jakiejś wspaniałej powieści pod tytułem Radek Kotarski w Cieszynie. To się nazywa... Autopromocja. Parcie na szkło. Parcie na szkło, nawet gorzej chyba. Ale możemy trochę nieco introligatorskich technik poznać. Ja proponuję jeszcze po drodze trafić na nowsze zasady składu. Mhm. Już w świetnie. Późniejszym. Super. Dobrze? Chętnie zobaczymy. Czy to jest maszyna, która pozbawiła pracy zecera? Usprawniła pracę, bo zecer nadal był potrzebny, tylko że skład, przygotowanie tego składu, szczególnie tych liter nieco mniejszych, powstawał już na maszynie, którą wymyślił zegarmistrz niemiecki, mieszkający w Ameryce, w roku 1886. Proszę, czyli to już jest dość stary patent. Tutaj mamy do czynienia z maszyną z Leningradu ZSRR, czyli taka klasyczna radziecka gniotca, niełamiotca. Dobre określenie, bo to są dosyć odporne maszyny, sprawdzają się. No i zobaczcie, dość długo zajęło nam, aby ułożyć skład w taki sposób, że powstały nam literki tworzące to właściwie jedno zdanie. I teraz chce mi Pan powiedzieć, że to samo jesteśmy w stanie za pomocą tej maszyny zrobić dużo szybciej. Oczywiście. Skoro mamy klawiaturę. A czy mistrz mógłby nam pokazać, w jaki sposób to funkcjonowało? No bardzo proszę. A, świetnie. To proszę zająć odpowiednie miejsce przed klawiaturą. To się dalej nazywało klawiaturą, no, tak? No się nazywa klawiaturą. Dobrze. To jest chyba moment na to, żebyśmy odpalili tę piekielną maszynę. Zobaczymy dźwięk. Nie taki bardzo piekielny. Nie trzeba ogłuchnąć przy niej. Tutaj załączam jako wzór tekst, który dobrze by było, gdyby nam powstał. I zaczynamy składać. Dobrze. A i już nam spadają. Zwróćcie uwagę stąd. Odpowiednie czcionki. O, pięknie, pięknie. Dźwięk taki, jakbyśmy rozbijali bank w kasynie i poszczególne czcionki układają się już dobrze. W tym miejscu je Pan widzi, tak? I możemy sobie sprawdzić. Tutaj ewentualnie można by było dokonać jakiejś korekty. Tak, jeżeli by oczywiście... O, już możemy to zrobić. Coś trzeba przestawić. Trzeba literkę przestawić. Oczywiście to musiało być wykonywane w miarę szybko, w miarę sprawnie, bo ten pracownik był rozliczany z ilości wykonywanego składu. Czyli miał płacone za literę, można powiedzieć, tak? No tak. Trzeba teraz tę matrycę przenieść przed koło odlewnicze. A, czyli tutaj się teraz dokona faktyczny, fizyczny odlew tych odlew liter. Odlew tych czcionek, tak, tych liter. Wchodzimy w dół. Dobrze. Kocioł z tyłu, w którym topi się metal, też się przesuwa. Tam cały czas jest gorąco, teraz, tak? Mamy płynny stok metali. Nastąpił odlew. Możemy zobaczyć efekt. Dobra. A, i on nam się pięknie tutaj odbił. Jeszcze pewnie jest gorący. Jeszcze jest gorący. Wspaniale widać, że to jest prawdziwy metal. To są jakieś opiłki, ścinki chyba, to tak? To są ścinki dlatego, że ten wiersz odlany przez ten obrót przejeżdża przed nożami, aha, które obcinają teraz ten wiersz na wysokość i grubość z dokładnością do tej 376 części milimetra. Niesamowite. Stąd te piłeczki. To możemy wyłączyć naszą maszynerię.
I zobaczcie, pozwoli pan, że wezmę w moje ręce już gotowy wiersz. Mamy go pięknie, no właśnie jak, nadrukowany, no nie, wyskładany, tak. Czyli w takiej sytuacji to mogłoby teraz pójść prosto do maszyny drukującej i mielibyśmy gotowy druk. Tak. Czyli to jest tak szybkie, że podejrzewam, że w ogóle drukarstwo zrewolucjonizowało. Tak, na przykład można było od tego momentu drukować już dzienniki, jeśli chodzi o gazetę. Niesamowicie, pięknie wykonane, a teraz będziemy w stanie nieco zabrać się za introligatorską robotę. No bardzo proszę. Świetnie. Kiedy już przygotowaliśmy czcionki, udało nam się coś nimi nadrukować. Tutaj już mamy gotowe arkusze. Możemy przystąpić do zszywania, czyli do prowadzenia sytuacji, żeby nam się nic nie rozleciało. Do tworzenia książki. Tak. No właśnie. I to tworzono na takich zszywalnicach, czyli taki delikwent w postaci introligatora musiał sobie najpierw na takim stelażu rozciągnąć sznurki. Zgadza się. Trzy, w zależności od tego, tyle dajemy, jak gruba była książka. Dobra, i teraz igła i nitka. Igła i nitka. Nie mamy tutaj bardzo czegokolwiek skomplikowanego. Szyto ręcznie te strony. Czy ja w takiej sytuacji mogę przystąpić do dzieła tworzenia? No bardzo proszę, oczywiście. No właśnie, bardzo ciekawe jest to, że sama nazwa introligatorstwo pochodzi od łacińskiego introligare, czyli dosłownie wszywać, łączyć coś do środka. I teraz dlaczego do środka? Bo zaczynamy w taki oto sposób, że igła wędruje nam przez pierwszy otwór i już nam się zaczyna to w tym miejscu łączyć z całością. I teraz całość mamy po drugiej stronie. A to oznacza, że igła będzie musiała wrócić tym razem z tej strony. Zaciągamy z tej strony, czyli tak dookoła tego sznurka robimy. O, o i tutaj nam się trzyma. I znowu... Wchodzimy z powrotem. Jakbyśmy skarpetki cerowali co najmniej. Tutaj i wracamy do środka. Igła nam wraca. I teraz cały aż ten element mamy w tym miejscu. I znowu ona musi na zewnątrz nam wyjść. Tym razem z tej strony. Dookoła sznurka. I każda kartka była w taki sposób dotknięta przez introligatora. I pięknie. Dopiero w tym momencie całość nam się załączy. Arkusz został przyszyty do sznurka. Proszę zobaczyć, że to nie jest wcale aż taka prosta sprawa, dlatego że ja zakończyłem w tym momencie zszywanie, a tutaj mi to trochę za bardzo odstaje i już za bardzo tego poprawić nie mogę, więc musiałbym całość zrobić od początku. Trzeba właśnie za każdym razem dociągnąć ten sznurek. Natomiast trudność jest dopiero przed nami, dlatego że powiedzmy mamy w tym przypadku dość grubą książkę już ze sobą zszytą, to następnym naszym etapem byłoby umieszczenie jakiegoś fragmentu papieru tutaj? Zaklejenie tego elementu, tak. Tutaj byśmy jakiś taki papier na to nakleili. A dlaczego to robimy właściwie? No po to, żeby na przykład ten element był ruchomy, żeby się nie przykleił do okładki. A, do okładki. To teraz już podejrzewam, że domyślam się, o co chodzi. Czyli skoro możemy otworzyć książkę, to o właśnie. Ta okładka musi być tutaj ruchoma. Czyli musimy wszystkie zszyte już arkusze zakleić w taki sposób, żeby było to zupełnie niezależne od okładki i umożliwiało nam czytanie, bo w innym przypadku moglibyśmy ją czytać maksymalnie tak. Ale to jest dopiero moment dobry do przygotowania kolejnego etapu, czyli oprawa. No, zanim nakleimy okładkę, trzeba tę książkę obciąć. A właśnie, czyli musimy ją dobrze dociąć nożycami. Tutaj mamy przykłady takich pięknych i starych. I dopiero wtedy można by było umieścić na nią oprawę. Mamy dostęp do niezwykle starej, pięknej. Czyli czy dobrze rozumuję, że najpierw była deseczka i ona była powleczona skórą? Znamy powiedzenie, przeczytałem coś od deski do deski. Od deski do deski. Nagle nam się okazuje, że ta deska jest tutaj fizycznie istniejąca. Tutaj też pięknie są widoczne rowki, które powstały nam po tych sznurkach. Introligator nie musiał ich przygotowywać specjalnie, a po prostu one naturalnie się nam tutaj odbiły. A to oznacza, że w przypadku tej książki te sznurki były dużo ściślej ustawione niż na tej zszywalnicy. Być może dlatego, że musiały po prostu udźwignąć sporo kartek i spowodować, że książka się nie rozleci.
piękny przykład śladu z przeszłości. Natomiast największy problem polegał na tym, że rzeczywiście wykonanie oprawy było rzeczą jeszcze bardziej czasochłonną, niezwykle kosztowną. Potrzebowaliśmy odpowiedniego fragmentu skóry, dlatego przez całe wieki sprzedawano książki bez oprawy i były one sprzedawane właśnie w takiej formie, prawda? Czyli mieliśmy je zszyte i ktoś mógł sobie sam ją dołożyć ewentualnie oprawę. Albo sprzedawane były w formie arkuszy luźnych. Nawet jeszcze przed zszyciem. Czyli ktoś by musiał sobie sam zszyć, dołożyć ewentualnie oprawę. Żyjemy w dość dobrych czasach, że nie musimy już tego sami robić. Więc zwróćcie uwagę, że od momentu czystej kartki do powstania książki z prawdziwego zdarzenia musi upłynąć naprawdę sporo czasu, więc tym bardziej powinniśmy doceniać i szanować pracę tak wielkich mistrzów jak pan Karol. I mówię to absolutnie bez przesady. Dziękuję, to była ogromna przyjemność, że mogliśmy u pana gościć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Również. Subskrybuj Polimaty i otrzymuj informacje o najnowszych odcinkach. Sprawdź również inne materiały.